Regina urodziła się w roku 1920 w Bydgoszczy. Po zakończeniu II wojny światowej wyszła za mąż za Antoniego. Mężczyzna był ślusarzem, za co w tamtych czasach można było godnie wyżyć. Wkrótce na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Było to w lutym roku 1948. Dali mu na imię Tadeusz. Rok później Regina urodziła kolejne dziecko. To jednak zmarło zaledwie po pięciu miesiącach życia. Musieli żyć dalej. Wkrótce przyszedł na świat drugi syn, któremu dali na imię Jerzy. Rodzinie wiodło się całkiem dobrze do czasu, gdy Antoni zaczął zaglądać do kieliszka. Z czasem przestał się przejmować utrzymywaniem rodziny, a liczył się tylko alkohol. Zaniedbał pracę i dom. Zaczął też wchodzić w konflikt z prawem. Tym samym trafił do więzienia. Regina musiała sprawować opiekę nad Tadeuszem i Jerzym, a do tego zarabiać pieniądze. Antoni raz na jakiś czas wychodził z więzienia, by potem znów do niego wracać. Ich status społeczny znacznie się obniżył. Doszło do tego, że musieli się wyprowadzić z domu. W roku 1950 przenieśli się do jednej z podpoznańskich miejscowości. Mimo iż Antoni wyszedł z więzienia, to na barkach Reginy było zarabianie pieniędzy. Ta pracowała jako sprzątaczka. Nie było z tego dużych pieniędzy, ale przynajmniej było stać ją na chleb. Wkrótce mężczyzna odszedł od rodziny. Zabrał ze sobą młodszego syna. Regina była tym kompletnie rozbita. Po kilku miesiącach życia jako samocna matka, jej również odebrano prawo do opieki nad Tadeuszem. Najwidoczniej nie potrafiła mu zapewnić odpowiednich warunków. Tym samym Regina została sama. Wkrótce Tadeusz trafił do nowej rodziny. Antoni znalazł inną kobietę i razem opiekowali się Jerzym. Nową matką dla Tadeusza była Marta Węcel. Mieszkała ona w Wągrowcu. Kobieta dała chłopcu swoje nazwisko. Nie chodziła ona do stałej pracy. Utrzymywała się z prac dorywczych oraz czynszu, jaki otrzymywała od sąsiadów. Opiekowała się Tadeuszem przez 4 lata. Wtedy, gdy chłopiec miał już 6 lat, nagle wyjechała do Warszawy. Nie zabrała ze sobą synka. Od tego czasu opiekę nad nim przejęła Julia B., która mieszkała razem z Martą. Ona sama poprosiła Julię, by powiedziała Tadeuszowi, że zmarła. Tak też zrobiła, w co sześciolatek uwierzył. Nowa opiekunka nie była najlepszą kandydatką do wychowania dziecka. Z domu zrobiła melinę, w której dochodziło do libacji i orgii. Ludzie przychodzili tam, by uprawiać seks. Takie warunki nie sprzyjały kształtowaniu się osobowości Tadeusza. Przez kolejne sześć lat każdego dnia oglądał sceny, których dziecko nie powinno być świadkiem. Nic więc dziwnego, że szybko zaczął pić alkohol. Brak jakichkolwiek autorytetów sprawił, że chłopak zaczął zbaczać na złą ścieżkę. Dokonywał aktów wandalizmu. Niszczył mienie i dokonywał podpaleń. Zaczął znęcać się nad zwierzętami z okolicy, co nie uchodziło uwadze sąsiadów. Tych wszystkich wybryków dopuszczał się jeszcze nie mając nawet 12 lat. Sprawiał też problemy w szkole, w której często wcale się nie pojawiał. W końcu szkoła zainteresowała się losem Tadeusza i przeprowadzono w jego domu kontrolę. Jej wynikiem było natychmiastowe zabranie chłopca do domu dziecka w wągrowcu. Później chłopak był przerzucany z jednego domu dziecka do drugiego. Był wyjątkowo trudnym dzieckiem i uciekał z kolejnych placówek. W końcu, za kolejną ucieczkę, trafił do zakładu wychowawczego, a gdy wychodził z niego, lądował w kolejnym domu dziecka. Nigdy pobyty tam nie trwały długo, ponieważ Tadeusz szybko starał się, by znów trafić do poprawczaka. Julia B nie bardzo przejmowała się jego losem. Do czasu, aż skończył 18 lat, odwiedzała go tylko kilkakrotnie. W trakcie jednego z tych spotkań chłopak miał do niej pretensję, że już o nim zapomniała i nie przejmuje się jego losem. W złości wyjawiła mu, że Marta Wencel wcale nie była jego matką, a ta prawdziwa go porzuciła. Powiedziała mu, że został sprzedany za wódkę i amerykańskie ciuchy. Ta informacja mocno nim wstrząsnęła. Ogarnął go smutek, ale przede wszystkim gniew, nie rozumiał, jak rodzona matka mogła tak z nim postąpić. Od tego czasu rozgoryczony chłopak stracił wszelkie zahamowania Uciekał z kolejnych domów dziecka Bardzo słabo radził sobie z nauką Z tego względu został przeniesiony do takiego młodzieżowego ośrodka wychowawczego W którym była szkoła specjalna Znajdował się on w Antoniewie Tym samym udało mu się ukończyć sześć klas szkoły podstawowej Miał jednak bardzo słabą opinię wychowawców na tle innych trudnych chłopaków, on negatywnie się wyróżniał. Był agresywny i arogancki nie tylko względem rówieśników, ale także względem nauczycieli. Za każdym razem otrzymywał niedostateczną ocenę z zachowania. Zaobserwowano, że miał tendencję do manipulowania innymi wychowankami. Zdaniem nauczycieli, bardzo starał się zwrócić na siebie uwagę. W roku 1964 dopuścił się pierwszego poważnego przestępstwa. Razem z innymi kolegami podpalili stodołę ze zbożem. Za to został przeniesiony do schroniska dla nieletnich w Powiedziska. Tam nie chciał się ani uczyć, ani pracować. W wolnym czasie lubił grać na gitarze. Wkrótce znów dopuścił się podpalenia i trafił do zakładu poprawczego w Świdnicy. W poprawczakach czuł się lepiej niż na wolności. W końcu to z nimi związane było jego życie od czasu, gdy skończył 12 lat. Co ciekawe, w roku 1966, czyli mając zaledwie 18 lat, będąc jeszcze w zakładzie poprawczym, zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Sprawiedliwości o przeniesienie go do placówki o surowszym rygorze. Jak argumentował tę prośbę? Napisał, że on już jest starym Wygą i kiepsko odnajduje się w towarzystwie tych chłopaczków, z którymi był zamknięty. Do prośby dołączyła się dyrekcja. Zaznaczali, że wpływał on demoralizująco na młodych wychowanków i uniemożliwiał pracę z nimi. Jego prośba została spełniona. Jednak po niespełna roku pobytu w więzieniu pobił w nim jedną z kucharek. Z tego względu przeniesiono go w inne miejsce. Gdy trafił do zakładu, gdzie miał więcej swobody, celowo robił wszystko, by znów trafić do placówki z większym rygorem. Udało mu się ukończyć podstawówkę. W końcu, w wieku 20 lat, został zwolniony i stał się wolnym człowiekiem. Tyle, że na wolności nic na niego nie czekało. Świat jaki znał, skoncentrowany był wokół zamkniętych placówek, gdzie wiedział co ma robić. Pierwsze kroki skierował do Julii B., która opiekowała się nim przez ostatnie lata na wolności. U niej niewiele się zmieniło. Nadal jej dom był miejscem schadzek, prostytutek i pijaków. Kobieta przyjęła go pod swój dach. Bardzo interesował się swoją biologiczną matką, chciał ją za wszelką cenę odnaleźć. Dzięki informacjom od Julii i wykorzystując centralne biuro adresowe w Warszawie, ustalił jej miejsce zamieszkania. Tym samym dowiedział się, że przebywała w Bydgoszczy. Jego matką była regina S. Upewnił się, że faktycznie była jego biologiczną matką, podstępem uzyskując odpis swojego aktu urodzenia. Zdecydował się odwiedzić matkę i wygarnąć jej, co o niej myśli. Opuścił dom Julii i udał się do reginy S. Jednak długo bił się z myślami, zanim podjął decyzję. Przez kilka dni tułał się po dworcach. Tym samym zamiast spotkać się z rodzoną matką, nawiązał kontakty z ludźmi z półświadka. Razem z nimi zaczął dokonywać drobnych przestępstw. Jednej nocy został zatrzymany przez milicjantów. Kiedy zapytali go, kim jest i czym się zajmuje, powiedział, że utrzymuje się z kradzieży, a jego celem jest znaleźć i zabić matkę, która porzuciła go zaraz po porodzie. Wszystko to działo się jeszcze w roku 1968. Nie dotarł do matki. Trafił za kraty po zaledwie kilku miesiącach od wyjścia z zakładu poprawczego. Spędził w więzieniu trzy miesiące za włóczęgostwo. Gdy wyszedł na wolność w grudniu zdecydował się od razu udać do matki. Tym samym 27 grudnia, czyli zaraz po świętach zapukał do drzwi jej domu. Przywitał się, mówiąc, że nazywa się Tadeusz, a ona jest jego matką. Kobieta mieszkała wówczas ze swoim drugim mężem Stanisławem. Mężczyzna nie miał pojęcia o istnieniu drugiego syna swojej żony, wiedział tylko o jego bracie Jerzym. Wbrew temu, jak sobie wyobrażał to spotkanie Tadeusz, było całkiem miło. Matka pozwoliła mu się zatrzymać pod ich dachem. Powiedział jej, że dopiero co wyszedł z więzienia. Wtedy poczuł, że ma szansę na nowe życie. Matka przyjęła go z otwartymi rękami. Myśl o zemście minęła. Być może była to jego szansa na odmianę nieszczęśliwego losu. Był to moment, gdy Tadeusz czuł się pierwszy raz szczęśliwy. Póki co nie nazywała go synem, ale może z czasem się to zmieni. Po trzech dniach pobytu u nich załatwili mu pracę, a także miejsce, gdzie mógł się zatrzymać. Było to w hotelu robotniczym. Tak naprawdę zależało im na tym, by u nich nie nocował. Regina nie znała Tadeusza, wiedziała o jego kryminalnej przeszłości. Tak naprawdę nie była pewna, czy to był jej syn, a może to tylko ktoś, kto go znał i się pod niego podszywał. Gdy on uparcie twierdził, że chce zostać u nich, wtedy powiedzieli mu, że ma przenieść się do hotelu, bo u nich nie ma miejsca, a oni sami się go boją, bo jest kryminalistą. Wtedy czar prysł, marzenia o szczęśliwym życiu z rodziną, legły w gruzach. Matka chce się go pozbyć, tak jak zrobiła to wtedy, kiedy był jeszcze mały. Był wściekły, znów powróciła myśl, by ją zabić. W miejscu, gdzie załatwili mu pracę, pojawił się tylko raz. Pobrał ubrania robocze, które później sprzedał. Był rozgoryczony, upił się i poszedł do domu matki, by wszcząć awanturę. Nie było jej, ale odgrażał się Stanisławowi, że przyjdzie następnym razem i ją zabije. Dodał, że jej głowa będzie leżała pod oknem. Zaczął przychodzić codziennie. Nie wpuszczali go do środka, ale on awanturował się. Regina zaczęła bać się przebywać w domu. Większość czasu spędzała z mężem na portierni, gdzie pracował. W tym czasie Tadeusz odnalazł swoją babcię, której nigdy nie miał okazji poznać. Poznał też siostrę matki. Trzeba przyznać, że był z niego niezły stalker jak na tamte czasy. Kobieta przyjęła go życzliwie i zaczął spędzać u niej czas. Podczas jednej z wizyt przysiągł, że zabije matkę. Przez jakiś czas był spokój. Pewnego dnia ktoś włamał się do domu Reginy i Stanisława. Były uszkodzone zamki, a z samego mieszkania zniknęła część ubrań mężczyzny. Nie było żadnych dowodów, że włamania dopuścił się Tadeusz, ale nikt inny nie miał motywu, by to zrobić. Zgłosili sprawę na milicję i wskazali go jako włamywacza. 11 stycznia 1969 roku ponownie pojawił się pod drzwiami domu matki. Gdy nie został wpuszczony, zaczął rzucać kamieniami w okna, jednocześnie wybijając z nich szyby. Kręcił się po okolicy przez całą noc. Gdy nastał ranek, stanął przed ich domem i błagał o przebaczenie. Zarzekał się, że już nigdy tego nie zrobi. Przez kolejne dni tułał się po mieście. Nie miał co jeść i nie miał też pieniędzy. 13 stycznia w nocy okradł kiosk. Po wszystkim zostawił kartkę z napisem: Skromny złodziejaszek. Węcel nie wiedział, co ze sobą począć. Tym samym nazajutrz sam zgłosił się na milicję i przyznał się do włamania, a także do wybicia szyb w domu matki. Chciał wrócić do więzienia, gdzie czuł się najlepiej. Jak powiedział, szyby w oknach wybił nie po to, by ich nastraszyć czy narazić na szkodę. Chciał po prostu, żeby było im tak zimno, jak i jemu na dworze. Przyznał przesłuchującemu go funkcjonariuszowi, że ma cel w życiu, a jest nim pozbawienie życia matki. Tadeusz trafił do aresztu, stamtąd napisał list do matki. Przepraszał w nim za swoje zachowanie. Wyjaśnił, że był załamany, iż go odtrąciła, ale jego zachowanie już więcej się nie powtórzy. Prosił o przebaczenie i danie mu jeszcze jednej szansy, gdy już wyjdzie z więzienia. Żadnej odpowiedzi na ten list nie otrzymał. Za swoje czyny Wenzel otrzymał krótki wyrok, bo zaledwie 8 miesięcy pobytu za kratami. W trakcie odbywania kary pracował przy budowie silosów. W drodze do zakładu karnego poznał dziewczynę, która wpadła mu w oko. Przed końcem kary Tadeusz napisał list do Sądu Najwyższego, w którym prosił o to, by pozostawić go w więzieniu do końca życia. Użył w liście ciekawego sformułowania, które teraz Wam przytoczę. Niech sąd coś zrobi. Niech ja wreszcie nie męczy się z tym więzieniem na wolności, bo ja uważam, że tam jest więzienie. Zaznaczył, że jeżeli jego prośby nie zostaną spełnione, to on zrobi coś takiego, że albo go powieszą, albo zamkną w więzieniu na dobre. Napisał, że będzie podpalał i zabijał, i zrobi wiele gorszych rzeczy. Ten rozpaczliwy list nawet nie opuścił murów więzienia. Został zatrzymany przez strażników czytających korespondencję. Dołączono go do akt więziennych. Jasnym było, że jego prośba nie zostanie spełniona. Co więcej, na mocy amnestii opuścił więzienie wcześniej niż powinien. Na wolność wyszedł 28 lipca. Znów nie miał co ze sobą zrobić. Zaczął się spotykać z kobietą, którą poznał w trakcie odsiadki, wracając z pracy do więzienia, gdzie odbywał karę. Ta jednak nie zaprosiła go do domu i koczował po lasach. Zaczął pić. Szybko pieniądze, które zarobił w więzieniu, rozpłynęły się w powietrzu. Pojechał do Julii B. Ta jednak nie przyjęła go do siebie. Powiedziała, że mieszka sama i nie chce, by nocował u niej obcy dorosły mężczyzna. Był to dla niego cios, gdyż on wcale nie był przecież nikim obcym. Przez lata była dla niego jak matka. Sfrustrowany znów udał się do Bydgoszczy. 19 sierpnia zaczaił się pod domem matki i czekał, aż ta z niego wyjdzie. Gdy wyszła, zaatakował ją od tyłu i chwycił za szyję. Powiedział, że jeszcze jej nie udusi. Przyjdzie na to czas później. Puścił ją, a następnie poprosił o jedzenie i papierosy. Regina dała mu papierosy i poprosiła, by spotkali się po jej pracy. Powiedziała, że znajdą mu pracę. On na to odrzekł, że pracować nie będzie, a ona ma zapewnić mu jedzenie. Jeżeli następnym razem nie otworzy mu drzwi, on powybija im okna. Jak powiedział, tak zrobił. Powybijał szyby i sam zgłosił się na milicję. Znów zarzekał się, że prędzej czy później zabije matkę. Tym razem nie został nawet aresztowany. Uznano, że straty są zbyt niskie, by otwierać z tego powodu sprawę. Groźby względem matki również uznano za niegroźne. Trzy dni później Węcel miał rozprawę w związku z niedopełnieniem obowiązku meldunkowego. W jej trakcie wykazywał się wyjątkową bezczelnością względem sądu, między innymi mówiąc, że zameldowany jest na księżycu, a także wskakując na stół sędziowski i drąc swoje akta. Próbował nawet rzucić krzesłem w skład orzekający, ale został powstrzymany. Za niedopełnienie meldunku został skazany na trzy miesiące. Przebadali go psychiatrzy, którzy stwierdzili, że jest człowiekiem niedorozwiniętym umysłowo na granicy ograniczenia umysłowego. Za spektakl, którego się dopuścił na sali rozpraw, otrzymał karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Podczas tych odsiadek negatywnie wyróżniał się na tle współwięźniów. Otrzymywał kary za swoje postępowanie. Nie zaskoczę nikogo, mówiąc, że wychodząc na wolność, nie był specjalnie zresocjalizowany. Podpalił stertę słomy na jednym z pól i sam zgłosił się na milicję. Tym razem psychiatrzy stwierdzili, że jest on człowiekiem niebezpiecznym i wymagał długiego leczenia psychiatrycznego. W trakcie procesu Wenzel powiedział Ze zakładu w Grudziądzu nie chciałem wyjść. Wiedziałem bowiem, że i tak wrócę. Ja nie chcę być przestępcą i dlatego nie chciałem wyjść. Bo po co mam wychodzić, podpalać i wracać? Dodał, że jest mu wszystko jedno, jaki dostanie wyrok. Po prostu chcę już nie wychodzić z więzienia. Skazano go na dwa lata. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Tam zachowywał się poprawnie. Spędził tam ponad dwa lata, czyli dłużej niż był skazany. Stwierdzono, że nie będzie stanowił zagrożenia i został stamtąd zwolniony. Oczywiście szybko wrócił za kraty. Dopuszczał się kolejnych przestępstw, za które otrzymywał niewysokie wyroki. Jak mówił, dla niego im wyrok był dłuższy, tym lepiej. Wolał podpalać, bo to sprawiało mu frajdę. Zabić by nie potrafił. Takie stanowisko utrzymywał jednak tylko do czasu. W roku 1976 po jednej z odsiadek zatrzymał się w świeciu, w mieście oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Bydgoszczy. 30 grudnia 1976 roku został zatrzymany w związku z jednym ze swoich kolejnych przewinień. Kiedy był prowadzony przez milicjantów, wyjawił im, że sprzątnął już jedną osobę i załatwi jeszcze jedną i na niczym nie będzie mu już zależało. W trakcie przesłuchania przyznał się do zabójstwa kobiety. Miało to mieć miejsce w świeciu przy ulicy Kopernika. Twierdził, że jej ciało znajduje się na strychu. Podał nawet funkcjonariuszom numer budynku, w którym miało dojść do zbrodni. Ci udali się na miejsce, jednak nie było tam żadnego ciała. Czyżby był to tylko wymysł kryminalisty? Mężczyzna upierał się cały czas, że naprawdę zabił. Jakiś czas później został poproszony o osobiste wskazanie miejsca zwłok. Zwodził milicjantów, ciągle zmieniając wersję wydarzeń i miejsce porzucenia ciała kobiety. Wydawało się, że pogrywał sobie z organami ścigania. Tydzień później, 8 stycznia, przy ulicy Kopernika w Świeciu dokonano makabrycznego odkrycia. Na strychu w jednym z domów, w zamkniętym kufrze o wymiarach 90 na 55 x 40 cm, leżało ciało kobiety. Znaleziska dokonała właścicielka kamienicy. W toku dochodzenia udało się ustalić, że ciało należało do Janiny M. Zmarła ona wskutek uduszenia. Miała też ranę zadaną narzędziem tempokrawędzistym, ale została ona zadana już po jej śmierci. Określono, że zgon nastąpił między dniem 24 a 27 grudnia. Kobieta była trzeźwa w momencie śmierci. Co ciekawe, ciało zostało znalezione dokładnie w tym miejscu, które pierwotnie wskazywał Tadeusz, mówiąc o swojej zbrodni. Wówczas milicjanci weszli na strych, ale nie sprawdzili kufra, zakładając, że niemożliwe, by znajdowało się w nim ciało. Niestety, jak widać, byli w błędzie. Ponownie przesłuchano Węcla, by upewnić się, że to on był zabójcą i ustalić okoliczności tej zbrodni. Miejsce, w którym znaleziono ciało, przy ulicy Kopernika w Świeciu, od jakiegoś czasu stało się mieszkaniem Jerzego K. Mężczyzna ten osiedlił się tam w roku 1972. Urządził z tego miejsca melinę, spraszając tam wszelkiej maści znajomych. Zdarzało się, że gościł jednocześnie kilkanaście osób, mimo malutkiego metrażu. Janina M. poznała Jerzego w grudniu 1975 roku. Od 17 lat była ona mężatką, urodziła troje dzieci. Była jednak niezbyt dobrą matką. Często zaglądała do kieliszka, co spowodowało kompletny brak zainteresowania rodziną. Rzadko pojawiała się w domu, spędzając całe dnie na libacjach. Tym samym odebrano jej najmłodsze dziecko. Starsze dzieci nie utrzymywały z nią kontaktu. W roku 1976 zamieszkała u Jerzego w jego Melinie. Odbywały się tam codzienne libacje. W końcu na jednej z nich pojawił się Tadeusz Węcel. Od tego czasu zaczął się pojawiać tam częściej. 24 grudnia, pojawił się tam również, jak i wielu innych stałych bywalców. Jak już zapewne wiecie, Węcel był przewrażliwiony na punkcie relacji matki ze swoimi dziećmi. Sam nie potrafił przez całe życie przebaczyć swojej matce tego, jak postąpiła względem niego. Poznał historię Janiny. Dowiedział się, że jest ona matką trojga dzieci i zamiast z nimi spędzać czas w tym wyjątkowym dniu, to siedziała w Melinie i piła alkohol. Razem z Jerzym przekonywali ją, by poszła do domu i spędziła wieczór z rodziną. Kobieta po długich namowach zdecydowała się zrobić tak, jak jej radzili. Węcel dał jej nawet pieniądze, by kupiła dzieciom pomarańcze. Około godziny dwudziestej oświadczyła wszystkim, że idzie do domu. Tadeusz zauważył, że zabrała klucze do mieszkania, przebywającego z nimi Kazimierza. Na znów wszyscy spotkali się przy Melinie przy ulicy Kopernika z samego rana. Janina powiedziała, że Wigilię spędziła z dziećmi i poszli wszyscy razem na pasterkę. Z czasem wszyscy biesiadnicy opuścili poddasze, które zamieszkiwane było przez Jerzego i Janinę. Została tylko ona i Tadeusz. Siedzieli na tapczanie i rozmawiali. Kobieta pod naciskiem przyznała mu, że wcale nie była u dzieci, a noc spędziła w mieszkaniu u Kazimierza. Powiedziała inaczej, by mieć święty spokój. Nie wiedziała, jak bardzo jej słowa rozzłoszczą rozmówcę. Miał jej mocno za złe, że nie chciała tego jednego dnia spędzić z dziećmi. Uważał ją za wyrodną matkę, porównując ją do swojej, której nienawidził całym sercem. Doszło między nimi do kłótni. On obrażał Janinę, a ta nie pozostawała mu dłużna. W pewnym momencie węcel dał jej szansę, by ta przyznała się, że jest wyrodną matką. Nie chciała tego zrobić, co jeszcze bardziej rozścieczyło Tadeusza. W końcu nie wytrzymał i chwycił jej szyję. Zaczął dusić do czasu, gdy przestała walczyć. W ten sposób pozbawił ją życia. Potem powiedział, że gdyby przyznała się, że jest wyrodzoną matką, to on zostawiłby ją w spokoju. Twierdził, że w momencie zabójstwa wyobrażał sobie, że Janina jest jego matką. Zabijając ją, czuł, że w pewien sposób realizował swoją odwieczną fantazję. Sama ofiara przypominała nawet Reginę pod względem nie tylko zachowania, ale także fizycznym. Po zabójstwie miał w planie upozorować wypadek. Chciał przedstawić wersję, jakoby Janina spadła ze schodów. W tym celu uderzył ją w głowę obuchem Siekiery. Zanim zrzucił ją ze schodów, przemyślał to i stwierdził, że nie było sensu tego robić. Wiedział, że śledczy bez problemu zobaczą, że kobieta zginęła w wyniku uduszenia. Wtedy zdecydował się schować jej ciało do kufra. Potem powiedział Jerzemu, że po wyznaniu Janiny, wyrzucił ją i kazał jej więcej nie wracać. Te wyjaśnienia dawały podstawy do tego, by oskarżyć go o zabójstwo. Został przebadany przez psychiatrów. Ci nie stwierdzili u niego choroby psychicznej. Stwierdzili, że w momencie dokonywania zbrodni miał w pewnym stopniu ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem, ale nie w stopniu znacznym. Tym samym mógł odpowiadać za swój czyn. Mężczyzna przyznał się i powiedział, że nie żałuje tego, co zrobił. Potem jednak zmienił zdanie. Przed sądem próbował udawać niepoczytalnego. Ten człowiek, który uparcie twierdził, że chce całe życie spędzić w więzieniu, nagle zaczął wykręcać się i brnął w absurdalną linię obrony. Dlaczego? Powiedziałbym, że w obawie przed karą śmierci, ale jego zachowanie w trakcie procesu nie wskazywało na to, że jej się obawiał. Co mam na myśli mówiąc absurdalną linię obrony? Otóż w trakcie trwania procesu upierał się, że on wcale nie nazywa się Tadeusz Węcel. Posiadał tylko jego dokumenty. Tak naprawdę miał na imię Zbigniew. Urodził się w roku 1924. Jego rodzice pochodzili z planety Haley. On sam zdobył wykształcenie średnie, a zrobił to na Bermudach w roku 1500. Tak, dobrze słyszycie, nie pomyliłem dat. On posiada tylko zapis pamięciowy Tadeusza Węcla, który już tak naprawdę nie żył. Zginął on w katastrofie lotniczej pod Krakowem. On zdobył jego dowód podczas gdy Węcel był ekshumowany przez Frankensteina. To tylko część z bajek, które wymyślał. Nie podaję ich w całej okazałości, gdyż nie wniosą zbyt wiele do tej historii. Po więcej zapraszam was do lektury książki Pitawal Bydgoski. W każdym razie jako Zbigniew P przyznał się do zamordowania Haliny G i jej męża w Bydgoszczy oraz do zabójstwa Janiny M ze świecia. Zabijając ich, wykonywał tylko rozkazy jako kat. Drugie zabójstwo, o którym mówił, nie miało miejsca. Powiedział też, że zabijając Janinę, pomylił ją z matką Tadeusza Wenzla i, gdyby miał możliwość wyjść na wolność, wykonałby rozkaz zamordowania Reginy. Wiedział jednak, że nie będzie takiej możliwości. Nie mogąc zabić matki Węcla, obiecał przed sądem, że za kratami pozbawi życia jakiegoś wyrodnego ojca. A takich za kratami z pewnością nie brakowało. Biegli psychiatrzy uznali, że zeznania Węcla były niczym innym jak nieudolną próbą udawania niepoczytalności. Z całą pewnością nie był on schizofrenikiem, za jakiego próbował się przedstawiać. Matka oskarżonego skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań. Zeznawała natomiast jego wieloletnia opiekunka Julia B. Ta powiedziała, że jako dziecko był on dobrym chłopcem, który czasem coś przeskrobał, ale nie nazwałaby go złym człowiekiem. Prokurator żądał dla zabójcy kary śmierci. Obrońca wnioskował o zasądzenie odpowiedniej kary dla swojego klienta. Sam oskarżony przerywał przemowę swojego obrońcy. W końcu został wyproszony na czas przemowy z sali, by można było kontynuować. W ostatnim słowie, sam Wencel powiedział, że chce dla siebie kary śmierci. Sąd wyrok ogłosił 12 maja 1977 roku. Skazał Tadeusza węcła na karę śmierci. Sam oskarżony przyjął wyrok z ulgą. Jego obrońca mimo wszystko wniósł apelację. Sąd najwyższy podzielił zdanie obrony co do tego, że kara była zbyt surowa. Uchylił wyrok sądu okręgowego i skazał Węcla na karę 25 lat pozbawienia wolności. Argumentował to tym, w jakich warunkach dorastał oskarżony oraz to, że sam przyznał się do zabójstwa, i wskazał organom ścigania miejsce pozostawienia zwłok. Tym samym koniec kary miał przypadać na rok 2002. Wówczas Tadeusz miałby 54 lata. Nadal miałby szansę na rozpoczęcie normalnego życia. Tyle, że on wcale tego nie chciał. Zapowiadał wcześniej, że za kratami pozbawi życia wyrodnego człowieka. W roku 1981 razem z nim w celi znalazł się Jan G. Mężczyzna trafił za kraty za napad. Był on recydywistą. Zaliczano go do więźniów niebezpiecznych. Swoim zachowaniem zwrócił uwagę Tadeusza. Wywyższał się i przechwalał na każdym kroku. Był agresywny i niszczył wszystko wokół siebie. W jednej z rozmów z Węclem miał mówić o papieżu. Te głupki nawet nie potrafiły zabić papieża. Ja bym to lepiej zrobił za butelkę wina. Odnosił się on tym samym do zamachu na życie Jana Pawła II, który miał miejsce w roku 1981 właśnie. Węcel zapytał go, czy gdyby miał pod palcem guzik, którego wciśnięcie rozwali cały świat, to czy by go użył? Ten bez wahania przyznał, żeby to zrobił. Wtedy Tadeusz wiedział, że to człowiek, który zasłużył na to, by zginąć. W nocy z 25 na 26 sierpnia udusił go. Następnie, jakby nigdy nic, położył się spać. Nie chciał niepokoić w nocy strażników. Dopiero rano powiadomił ich o tym, że pozbawił życia współosadzonego. Potem powiedział, że wykonał na niego wyrok i uwolnił społeczeństwo od kanali. Wiedział, że teraz już nie uniknie kary śmierci. Nie bał się tego. Wierzył w reinkarnację. Wierzył, że kiedyś w innym wcieleniu będzie dobrym człowiekiem. Tadeusz Węcel powiedział, że nie żałuje tego, co zrobił. Pozbawiając życia Janinę oraz Jana, uwolnił społeczeństwo od dwóch kanali. Wyrwał chwasty ze społeczeństwa. Czuł się on predysponowany do zgładzenia ludzi nieprzydatnych. Już wcześniej planował pozbawić życia innego współwięźnia. Jak sam powiedział, uratowało go to, że miał przy sobie podobiznę papieża. Sam Wencel o teorii wyrywania chwastów mówił już od lat. Wierzył, że ktoś kiedyś weźmie ją na poważnie. Kolejny proces odbył się w sądzie w Pile. Oskarżony prosił prokuratora, by żądał dla niego kary śmierci, gdyż on sam nie chce żyć i trzymać przez całe życie kraty w ręce. Taką też karę otrzymał. Sąd najwyższy tym razem utrzymał w mocy ten wyrok. W roku 1983 w Poznaniu odbyła się egzekucja, która zakończyła życie Tadeusza Węcla. Zginął on przez powieszenie. Postacią Tadeusza Węcla inspirowali się twórcy drugiej części filmu psy. Na samym początku główny bohater siedzi w celi z więźniem, który opowiada o tym, jak wyrywał chwasty. Marta Węcel, która adoptowała Tadeusza, a potem przekazała go pod opiekę Julii, zmarła w roku 1970. Jego biologiczny ojciec popełnił natomiast samobójstwo.